Adlera, który już miał u nas wystawę w niedalekiej przyszłości. Dzisiaj spotykamy się z racji tego, że pan Artur będzie u nas prowadził też zajęcia z ceramiki i rzeźby. Na pewno coś na ten temat za chwilkę powie. Zajmuje się też, jak widzicie państwo, malarstwem, które jest dla mnie osobiście niesamowite. Arturze, może kilka słów na temat twojej twórczości, na temat zajęć. Szybko? Tak szybko i zbieramy zapisy. Zapraszamy serdecznie. Nie wiem, od czego zacząć. Ja przede wszystkim to zajmuję się malarstwem. Na pierwszym miejscu. Ale bardzo dużo różnych innych rzeczy robię. No tutaj w planach jest rzeźba. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z ceramiką też. Właśnie koszulki są robione ręcznie w takiej technice linorytu tak naprawdę, tylko że z farbami już używanymi do tkanin. To jest koszulki od projektu do przeniesienia na materiał. To jest tak, że wycinanie matrycy trwa kilka godzin najczęściej, zależy na ile skomplikowane jest to. Jak to przy grafice, no, trzeba się tam nadłubać trochę, a później samo odbicie to jest chwila i do piekarnika z taką koszulką i to jest właśnie... To są te same farby, którymi się robi wszelkiego rodzaju nadruki na koszulkach, na torbach itd. A może coś na temat malarstwa? Jaki to jest proces? Czy wybierasz tematy? Ja tutaj nie będę mówił o każdym obrazie. Jeśli państwo będą zainteresowani, to porozmawiamy osobiście. A tutaj o tym obrazie, bo jest zupełnie przypadkowy, bo to jest śniadanie w pracowni. Ja malowałem inny obraz, akurat robiłem sobie jajka na śniadanie i postawiłem je tam wśród tych słoików z rozpuszczalnikami i uznałem, że to jest fajny temat, no, bardzo prosty, ale taki mój właśnie, taki osobisty. No i tutaj też są takie pewne triki techniczne, malarskie zastosowane, bo jajka są bardzo realistycznie, no, nawet trochę sztucznie, a reszta jest z dużymi uproszczeniami, żeby nie tworzył się chaos. No i tutaj w każdym obrazie są zastosowane właśnie takie różne triki, które formę wyrazu. To są przede wszystkim obrazy w większości tam poza czterema może z ostatniego pół roku. I z reguły są, znaczy no ja maluję szybko, więc z reguły żaden obraz nie był malowany dłużej niż jeden dzień. Większość to w ogóle tam kilka godzin. Tak, no. A może coś z rzeźbami tak samo, ekspresowe tempo, powiem, że no niektóre, tak pół na pół, połowa tych rzeźb powstała kiedyś tam, a te na stolikach powstały przez ostatnie dwa dni. Powstały trochę wcześniej, bo one muszą wyschnąć, ale wypalane były. Wczoraj i przedwczoraj, więc
świeży. Trochę stresu było, bo to zawsze jest czekanie. W piecu osiągamy temperaturę ponad 1000 stopni, jak to wypalamy. I zawsze jest ten stres, czy po otwarciu pieca wszystko będzie w całości. Zresztą to też jest kwestia tej niewiadomej przy wypalaniu, że te rzeźby powstały na ostatnią chwilę, bo wcześniej wypalałem też jakąś partię rzeźb i chciałem się pospieszyć, a tam przy początkowej fazie wypalania trzeba ostrożnie z temperaturą. No i mi popękały wszystkie w hurtem, więc musiałem od nowa pracować. A co się dzieje z takimi, które na przykład nie uda się, pękły, tak? Czasami pękają fajnie. Tu jest jedna taka rzeźba, która popękała tak, że ja ją... Znaczy ona pasuje do tej konwencji. Bo akurat ta wystawa, ona jest promująca zajęcia, a te rzeźby, plus jeszcze tam do nich będzie jakieś 20 innych rzeźb, są planowane na wystawę na jesieni w Warszawie. I one mają być właśnie takie trochę straszne. Nie wiem, czy ta konwencja na promocję zajęć jest dobra, ale taki miałem aktualnie. I akurat te spękania takie przypadkowe, mówię, no, nie zawsze się to akceptuje. W tej konwencji one mi bardzo pasują i akurat tamta rzeźba, pomimo że jest wypadkiem przy pracy, to jest zaakceptowane. A jak długo schnie taka praca? Bo jak będą zajęcia, to uczestnicy będą jakąś pracę wykonywać, tak? Nie wiem, tak jak w przypadku maski. Znaczy, to proces technologiczny przy glinie jest taki, że robi się to na mokro zawsze. Tam nie można dopuścić do tego, żeby wyschło. Później musi jakieś 2 tygodnie schnąć, w zależności też od tego, czy to jest bardzo masywna rzeźba, wtedy dłużej schnie. I później do pieca. I jak nie daj Boże nie dosuszyliśmy, to mamy też takie efekty. W sensie to ciemne, tak? Znaczy to spękane, woda w środku. Tak, to zależy, coś specjalnie, tak? Jeżeli to jakieś pęknięcie się pojawia. No tak. Ale to raczej jak chcemy świadomie uzyskać pęknięcia, to na przykład w warstwę wklejamy trochę gipsu i on zawsze pęknie w piecu. Zapraszam. Tak. Dziękujemy bardzo.